W tym domku najprawdopodobniej z Kawowskim. Tam mamy, ktoś biegnie. Tam ktoś pobiegł. Wydaje mi się, że Graczyk po prostu dołem pobiegnie do wyjścia. Tutaj w ogóle jest pełno trupów koło tego domku. Mi wskazuje, że tutaj może ktoś w tym domku być, ale zobaczmy ten domek. Bo coś zabiłem z dużym plecakiem z tyłu. Jest tutaj lutowane i nie ma tutaj żadnego gracza, ale nie wiem co ja tam zabiłem. Wątpię, żeby to był gracz, aż to będzie bocik zwykły. Graczyk to mi uciekł tam. Najprawdopodobniej. Chociaż ja wiem. Ty, to będzie jednak graczek. To nawet... Dobrze uzbrojony graczek. Sześćdziesiąty poziom graczyka. Ładnie, ładnie. Ale on nic nie wiedział, on kompletnie nic nie wiedział. Był w ogóle ślepy, jeżeli chodzi o mnie. W ogóle bez noktowizji. To jest akurat, jeżeli chodzi o ten event, to jest bardzo fajnie, bo fajną przewagę daje to, że ty bierzesz po prostu noktowizję, a inne osoby nie mają noktowizji, nie? Dobra, czekajcie teraz na szybko. Tego nie chcę, tego nie chcę. To mi zostaw, tego nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Leży? Tak, tu! Chyba go zabiłem. A nie, albo to jest krzak. Ja już nie wiem, ale bot przestał strzelać. Latarka mi na tyłku świeci. W sumie fakt, no, latarka mi na tyłku świeci. Nie, dobra, dalej bot strzela, czyli żyje ten gracz cały czas tam. Ale kompletnie, tam jest takie mleko, tam nic nie widać, kompletnie. Ale dostał chyba ode mnie parę razy, tak mi się wydaje. Dobra, my tutaj... Bawmy się dalej w lutowanko. Ja w ogóle swój plecak zostawiłem? Tutaj. Dobra, bawmy się dalej w lutowanko. Zabierzmy sobie to, co jest najważniejsze z tego. Mamy mały problem logistyczny w postaci braku miejsca, ale... Zaraz to chyba rozwiążemy, mi się wydaje. Po prostu weźmiemy sobie jego riga. Pakujemy sobie te wszystkie rzeczy do
Do jego riga. To bierzemy tak, to robimy tak, to bierzemy tu. Proszę bardzo. To weźmiemy sobie tutaj. To chcę, to chcę. Mleko wypić. Tetris Meister. Tu, 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 tu. Dobra, jeszcze jedno mleko sobie wypijemy. To jeszcze w ogóle ma być za kolejnego do lutowania, nie? Tutaj ogólnie dużo się podziało. Dużo się podziało z tego, co widzę. Dużo się podziało. Dobra, zobaczmy, co to jest tutaj w ogóle do polutowania. OPS KS-ika mamy do lutowania. OPS KS-ika. Ale ten OPS KS-ik się do niczego nie przyda. Ja tam OPS KS-a za bardzo nie lubię. Nie strzelam z tego OPS KS-ka. Ale można zabrać tłumik. Mi wydaje, resztę chyba nawet nie potrzebuję. To mi daj tu. Zawsze taki jeden slocik. Na to. Tu w ogóle mamy plecak kolejny. A tu nam coś świeci dziwnego. Jakby tutaj ktoś jeszcze był. Właśnie. A to jest zwykły bocik, okej. Okay. Tego nam... Tego się nie... Tego, że tak powiem, nie interesuje nam się. Tutaj mamy MDR-kę na 551. Czy ja chcę MDR-kę na 551? No nie chcę, mi się wydaje, MDR-ki na 551. Czy ja chcę z niej chcę zabrać? Ten celownik możemy zabrać, no. Okej. Okay. Możemy ten celownik zabrać, bo on coś jest tam warty. Resztę w sumie nie potrzebuję. Okej. Okay. Tutaj jeszcze coś widziałem leżącego. A to jest bocik, dobra, okej. Okay. No to chyba wszystko widzę. Tam pobieg. Ja chcę... Nie, wiecie co? Nie będziemy ryzykować. Nie będziemy ryzykować. Ja i tak swoje mam. Jestem załadowany. Mam 60 kilo lutu. Wydaje mi się, że nie będziemy ryzykować. Po prostu idziemy. Idziemy w stronę wyjścia i tyle. Jeszcze sobie w ogóle kliknę wytrzymałościówkę, żeby szybciej biegać. Dłużej przede wszystkim biegać. Lećmy po prostu przed siebie. Cześć, Monko Artura, witam. Jak tam idzie gierczenie w gierkę komputerową? A nawet spoko dzisiaj, nawet spoko. Nie są takie złe te rajdy dzisiaj. Teraz sobie chyba zabiję gracza z Kawa, mi się wydaje, bo to chyba nie był PMC. To był raczej graczyk z Kawik. Tam to był gracz z Kawik, chyba z tego co widzę. Cześć, siemko, kierownik, witam. Fajne dwa kałaczki. On ten kibę przerobił, z tego co widzę. Kiba została lutowana. Kiba była lutowana. A daj mi to, a daj mi to. O, 50 tysięcy rubelionów. Dawaj, dawaj. RPK, ten taki...
RPK ten... no... Ta długa lufka chyba jest coś tam warta, mi się wydaje. Do RPK. O, tutaj w ogóle mamy... Doktaga. Jakiegoś koleżka. Słyszę jakieś dziwne dźwięki metalowe z lewej strony. Okej. Tutaj był metal. Ale ktoś chyba strzelił z tamtej strony. Oj, tam męczę tylko tych biednych graczy skałów. No kogoś muszę męczyć, no. Graczy PMC-ków nie ma. No przynajmniej se graczy skałów pomęczę. To nie wiem, gdzie ten strzał z tego kałacha był. Za mną idzie. Uch. Lutuję. Ale to się strzela gdzieś tutaj. Ej, bo ktoś chyba ma zwarcie neurowe, mi się wydaje, ty. Ktoś tutaj zeskoczył poważnie. To ciup! Granata. To ciup! Granata. Ale gdzie on jest, ten graczek, ty? Halo? Graczu? Mamy chyba kolejnego gracza z kawa u góry, mi się wydaje. No ktoś się zaciął, właśnie trzeba go odciąć. Nie trafiłem w głowę temu kolesiowi.
Ale już go chyba odciąłem, mi się wydaje. Pomogłem mu. Tylko mój plecak tam zostawiłem. Będziemy musieli tam wrócić po ten plecak mój. Ale jak się... Jak się nie będę zdziwił, to jeszcze mamy jednego gracza tutaj w okolicy. Bocik zwykły chyba. Chociaż do końca nie jestem pewny, bo widziałem dwie osoby biegnące. Do końca nie jestem pewny, czy na pewno to jest tylko tutaj bocik, bo to mógł być, nie wiem, tutaj gdzie jest schowany jakiś graczek, ale tu mamy tego PMC, znaczy nie PMC-ka, tylko skaw gracza mamy tutaj. Ktoś się rusza. Nikt się nie rusza, okej. Okay. Ten koleś nic nie miał na sobie, kompletnie nic. Pusta postać, ty. Sorry, bardzo, jakaś chrypka mnie bierze. Pusta postać. Ja tyle czasu biegłem tutaj. To się nie opłacało. Chyba wracamy do środka, wracamy po mój plecak, bo... Tam mamy jeszcze jakieś luciki piękne, nie? Dobra, tam mamy dropika. Koleś uciekł, widzę. Teraz tylko pytanie, gdzie uciekł dokładnie? Bo widziałem, jak przebiegał tutaj na tą stronę, na prawą. Ale gdzie jest dokładnie, to nie wiadomo. Masz shotguna. To jest na blisko, trochę będzie niebezpiecznie tutaj podchodzić. Ale raczej zwiał po prostu koleś. Wydaje mi się, że tutaj ktoś jakby wszedł do środka. Chociaż to może być bocik tam ogólnie, albo był bocik po prostu, nie? To widzę snajper, tylko jest strzela. Panie snajperku, do kogo pan strzela? Chyba, że shotgun to ten. Shotgun to mógł być w sumie ten... Ten bocik, który tutaj strzelał do gracza. Dobra, bot chyba na mnie, mi się wydaje, się agruje. No idź сюда, popróbuj mnie zdarnąć. Tak, tamten zwiał po prostu chyba.
Stwierdził chyba, że najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie po prostu ucieknięcie. No nie ma tutaj nigdzie. Tak, ja gram bez pozafiksów, dokładnie, no. W ogóle, czy warto było tutaj w ogóle zabijać tego gracza, zaraz zobaczymy. To mam fajny plecak. Kiedyś w wipe'ie respiły się rzeczy w takich plecakach. Teraz widzę, że się nie respią rzeczy w ogóle. To jest zwykły bocik z taką maską. A maskę możemy zabrać, może będzie coś tam warta. Teraz zobaczmy tak. Zobaczmy sobie... Co to miał? ASH w ogóle koleś miał. Okej, koleś miał po prostu ASH. A może też tak być, widzowie, może też tak być, że koleś po prostu... Znaczy, kolesie byli osobno. To nie był team. I po prostu jeden drugiego zaatakował. Ja zabiłem tego z ASH, no i tamten wykorzystał moment i po prostu uciekł. Też tak może być, widzowie. W sumie daj mi to. Nawet biegnie w moim kierunku. Bye bye, panie. Nawet go widziałem w tym okienku. Ja go widziałem w tym okienku, jak on dostał tym granacikiem i zginął. O nie. O. No cóż, no. Jak to każde przysłowie mówi się i brzmi: każdego szkoda. Każdego. Każdego szkoda. No jego nie szkoda trochę, nie? Jego nie. Ale nic ciekawego raczej nie ma, bo to widzę 15 poziom. Widzę, że zbierał wszystko. No wszystko i nic, on tak wszystko i nic zbierał po prostu, koleś. U, ale się przyda jedzonko. Tu jest koleś. Już go nie ma. Ale no... Widać, że mega, mega pociemnili tutaj tą mapę, jeżeli chodzi o ten cały evencik. Bo naprawdę nawet na Nocto nic nie widać, nie? Ale mamy gracza, mamy tego gracza, który tutaj robił to zamieszanie wielkie. Teraz tylko pytanie, czy ktoś tutaj jeszcze jest, czy nie. Jak jest w ogóle bez Noctowizji? Jezu, ale ciemno, ty. Jaka ciemnica podczas tego eventu. Cześć, siemanko, Aros, witam. No dobry, dobry momencik wybrałeś. Siema, siema, witam cię. Teraz tylko pytanie, czy był sam, ale wydaje mi się, że był sam, bo tutaj dużo strzałów jakby nie było różnych broni. Bardziej mi się wydaje, że po prostu był sam, no i walczył z tymi wszystkimi botami, ale trzeba zachować trochę... Teraz to bocik sam. Mnie przestraszył, zwykły bocik, no. Ale dobra, jak boty tutaj biegają, to znaczy, że co? To znaczy, że tutaj raczej graczy tutaj nie ma, nie? Raczej graczy tutaj nie ma, jak boty biegają. Dobra, kim ty byłeś, graczu, co? Coś ciekawego miałeś? Miałeś Huntera, czyli brońkę, którą słyszeliśmy. O, widzę, że bez Noctowizji poszedłeś na mapę, czyli jesteś... Bardzo pewnie zdziwiony tym, że w dzień zrobiła się nocka ogólnie.
Bo gdybyście widzowie nie wiedzieli, to jesteśmy akurat na dzień, nie? Tylko że podczas tego eventu momentami w dzień robi się noc. A w nocy robi się noc. Więc nieważne gdzie pójdziecie, czy pójdziecie na dzień, czy pójdziecie w nocy, to tak macie nockę, nie? Ujejku, jak tu świeci.